Serdecznie zapraszam na scenę panią Alinę Walewander. Zapraszam pani Alino bardzo serdecznie. Pani Alina Walewander, mieszkanka Piotrowa, zaangażowana w bardzo uroczysty jubileusz 590-lecia wsi Piotrowa. Bardzo serdecznie zapraszam. Drugą osobą, którą chciałbym zaprosić na scenę, jest pani Grażyna Bąk. Rodzinnie i sentymentalnie związana z Piotrowem. Zapraszam panią Grażyną. Zapraszam na scenę kolejne osoby. Duet regionalistów, nie może być inaczej. Ci panowie zawsze muszą się pojawiać razem. Wtedy to najlepiej wychodzi. Pan Jacek Dyrżyński i pan doktor Robert Zimny. Zapraszam. I zapraszam jeszcze na scenę przede wszystkim sprawcę, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, sprawcę całego zamieszania, pana Tymoteusza Nowickiego. Witam serdecznie. Pozwolę państwu, że usiądę. Zanim zapytam państwa o te historie związane mocno z Piotrowem, z dzisiejszą uroczystością, chciałbym zapytać o kwestie związane z historią lokalną. W każdym przypadku, każdy z państwa w inny sposób, u każdego z państwa w inny sposób ta chęć pielęgnowania historii lokalnej się rodziła. Ja bardzo chciałbym usłyszeć, jak to u państwa wyglądało. Czy to był jakiś taki impuls, nie wiem, rodzinny, czy przy oglądaniu starych zdjęć albumu? Co spowodowało, że stwierdzili państwo, że ta historia lokalna jest potrzebna? Pielęgnowanie tej historii lokalnej to jest coś bardzo ważnego w dzisiejszych czasach, czasach takiej dużej mobilności, kiedy ludzie wyjeżdżają daleko, szukają różnego sposobu na spędzanie wolnego czasu, oglądają ciekawe zabytki, niekiedy zabytki bardzo atrakcyjne, klasy zero. Czy ludzie są zainteresowani historią lokalną, chcą tą historię pielęgnować, chcą tą historię odkrywać? Bardzo proszę. Pani Alina Walewander, bardzo proszę. No cóż, moja historia związana z Piotrowem to jest od wielu, wielu lat, jako małe dziecko wraz z rodzeństwem i z rodzicami, ponieważ tutaj mieszkała moja babcia i mojej mamy siostra. Każde wakacje w zasadzie przyjeżdżaliśmy tutaj w odwiedziny. No i przy okazji jako dzieci pomagaliśmy na miarę swoich możliwości w gospodarstwie i obejściu. No i tak powoli, powoli wsiąkaliśmy w tą wieś jako dzieciaki. A później już jako dorosłe osoby, ponieważ mieszkaliśmy tutaj niedaleko, tak założyłam własną rodzinę, wraz z dziećmi staraliśmy się praktycznie spędzać każdą wolną chwilę tutaj właśnie w Piotrowie, przyjeżdżając z kolei do moich rodziców, którzy tutaj około 1970 roku przeprowadzili się na pewien czas z Poznania. No i tak powoli, powoli będąc tutaj, zwiedzaliśmy często okolice, ale też korzystaliśmy z dóbr tutaj leśnych, chodziliśmy na grzyby, zbieraliśmy różne tutaj przysmaki z sadu naszych, moich rodziców. No i będąc w tych lasach z moim tatą często chodziliśmy tutaj na spacery. No i przy okazji zainteresowaliśmy się tutaj historią tego cmentarza, który tutaj przede wszystkim był zasiedlicą. Wówczas jeszcze pamiętam, on troszkę inaczej wyglądał, bo było troszeczkę więcej tych pomników takich bardziej widocznych. No i tak dowiedziałam się wszystko, że tutaj nie tylko byli rdzenni nasi mieszkańcy Piotrowa, ale też ludzie, którzy, bo to okazało się, że mówiło się, że to Niemcy, ale Niemcy to też przecież ludzie. I tym sposobem teraz będąc tutaj już na emeryturze, jak pomieszkujemy w Piotrowie, staraliśmy się w miarę swojej możliwości włączyć w tą naszą tutaj społeczność i pomóc przy w jakiś sposób
może nie duży, ale przy tej jako mały wkład do tych spotkań na tych cmentarzach staraliśmy się uczestniczyć. Dziękuję. Pani Grażyna Bąk, wnuczka przedwojennego sołtysa Piotrowa Stanisława Bąka. Proszę mi powiedzieć, w domu, w rodzinnym domu ta pielęgnacja tej historii lokalnej była taka konkretna. Z domu pani wyniosła tą chęć pielęgnacji, podtrzymywania tej pamięci o historii nie tylko rodzinnej, ale znaczy rodzinnej miejscowości, może tak. Mój ojciec urodził się w 1930 roku, żyje dotąd. Ja się urodziłam w Piotrowie i że tak powiem, na co dzień tu odwiedzając rodziców, często wraca się do historii, do tego, co tutaj działo się. A propos właśnie tego, że dziadek był sołtysem. Tak, w przekazach rodzinnych ojciec mówił, że przed wojną jego ojciec był sołtysem. Trudno było to określić w jakich latach, bo to zresztą mój ojciec nawet jak czasami pytał o jakieś konkrety, to mówi w ten sposób, kiedyś przy dzieciach się nie mówiło o tych rzeczach, tak? To były sprawy dorosłych, a dzieci tam gdzieś z boku i nie o wszystkim, chyba że coś podsłyszały, nie? W związku z tym wiedziałam, że dziadek był sołtysem, ale jakby w jakich latach trudno mi to było określić. Dopiero teraz dzięki tutaj panu Robertowi, przepraszam, jakby stało się faktem, czy są dokumenty potwierdzające to, że rzeczywiście potwierdzające to, że sołtysem był i w jakich tam latach, tak? To ja mam dla pani niespodziankę. Tak, niepokojnie. Ja mam dla pani niespodziankę. Znalazłem dokument, który przed panią nieco ukryłem. Tak, że specjalnie, żeby dzisiaj to zaprezentować. Dokument jest z 1922 roku. Proszę sobie spojrzeć. Wygrzebałem go w archiwum. I raz, dwa, trzeci akapit. Nie mamy akurat może laserowego wskaźnika, ale tam jest początek, ja Stanisław Bąk. I teraz pana Macieja proszę, ja już to przetworzyłem, tak, bo to było pismo, jeszcze były pewne naleciałości kaligrafii niemieckiej, więc, bo z całą pewnością szkoła pruska, bardzo ładnie było pisane, ale no trzeba to jednak w jakiś sposób dostosować do naszego. Tak, to jest przysięga sołecka z 1 października 1922 roku, którą pozwolę sobie odczytać. Ja Stanisław Bąk, względnie Kazimierz Nowicki, przysięgam w obliczu Boga Wszechmogącego i Wszystko Wiedzącego, że powołany na sołtysa i poborcę podatków, zastępca sołtysa, będę wierny i posłuszny Rzeczypospolitej Polskiej, względnie jej prawowitemu rządowi i że obowiązki urzędu mego spełniać będę jak najlepiej i najsumniej przestrzegać konstytucji. Tak mi dopomóż Panie Boże i święta Twoja Ewangelia. I to była formułka, którą musiał wypowiedzieć. No, niezwykły dokument, akurat tutaj się udało to odszukać. Także oddaję głos, jest to niewątpliwie potwierdzenie pełnienia funkcji z opowiadań. Wiadomo, że ludzie stali się też pamiętam, że musiałem kilkakrotnie prosić babcię, żeby się otworzyła, żeby opowiedziała, bo rzeczywiście, a to takie tam opowieści, to cię nie będzie ciekawić. A w gruncie rzeczy pewnie by nas to ciekawiło, ale no niestety ludzie, rodzice czy dziadkowie wychodzą z takiego założenia, że to, co mają we wspomnieniach czy w jakichś relacjach, że to nas nie interesuje. Myślę, że jest inaczej, no ale nie będziemy z tym polemizować, ja nigdy z babcią nie polemizowałem. Jak chciała się otworzyć, to mówiła, jak nie, no to uszanowałem. Bardzo proszę, oddaję mikrofon. Dziękuję bardzo, no to jest prawdziwa niespodzianka. Tekst przysięgi, taki no też piękny. No. Naprawdę. Jak na prezydenta, czyli sołectwo nie było lada stanowiska. No, dokładnie, no, także wspaniałe.
Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy dokument. No, specjaliści od, mówiąc brzydko, od wygrzebywania takich rzeczy. Pan Jacek Dyrżyński, pan Robert Zimny, panowie. Bardzo proszę, Tymoteusz Nowicki. Pani Grażynko, tam w jednej z tablic mamy protokół, jeszcze jest, został z tego zebrania. Ile głosów pani dziadek otrzymał? I kto od komisji, tam jest dokument z tego. Tak, mamy oryginalne materiały. Czyli nie da się nic ukryć. Ja wrócę jeszcze do pana Jacka Dyrżyńskiego i Roberta Zimnego. Wspomniałem o tym rzeczywiście, że nie da się przed nimi też nic ukryć. Panowie, wieś Piotrowo to nie pierwsza miejscowość na waszej mapie takich drążeń historycznych. Proszę mi powiedzieć, jak się pracowało, jak się pracuje w Piotrowie, bo przecież wcześniej było Gorzewo, wcześniej Ryczywo, cmentarz żydowski, kościół ewangelicki i tak dalej, i tak dalej. Bagaż doświadczeń państwa jest bardzo, bardzo duży. Proszę troszeczkę opowiedzieć o tej pracy w Piotrowie, jak ona wyglądała, jak zdobywaliście informacje, fotografie, archiwum i tak dalej, i tak dalej. Bardzo proszę. Więc proszę państwa, jak zresztą od kilkunastu lat mamy w sumie podzielone swoje obowiązki jako duet, który od kilkunastu lat współpracuje. Domeną pana Roberta są właśnie archiwa, poszukiwania. Powiem tylko, że jak natrafiliśmy na tym cmentarzu tutaj na sześć nagrobków dziecięcych z jednej rodziny, są cztery czy pięć tablic, pięć. Dzieci umierały wszystkie w pierwszym roku życia. Jedno tylko przeżyło rok i miesiąc. To znalezisko po prostu, te tablice nie były przymontowane, to były cały rząd małych nagrobków, a tablice rozrzucone tam obok. No to pan Robert tak się przejął, że do rana już miał akty zgonów tych dzieci wyszukane. I to jest właśnie, to jest, może źle mówić o sprawach cmentarnych jako frajda, ale to jest właśnie esencją tego wszystkiego, że te historie się ożywia. To nie jest w szufladzie. Historia w szufladzie jest wartościowa, ale nic nie warta. Tak to można określić. Historia, która jest wyciągnięta na zewnątrz, przedstawiona lokalnej społeczności, której bezpośrednio dotyczy, to nie są już rodziny, które w tej chwili tutaj mieszkają, ale każdy mieszkaniec ma, tak się śpialiśmy, że ma przypisanego swojego Niemca, który był właścicielem kiedyś tego domu, może na Wszystkich Świętych znajdzie te 5 minut, żeby też tam zajść. Ci ludzie to wybudowali, ci ludzie to tworzyli. Historia późniejsza pokazuje rzeczy tragiczne, ale no, wybaczam wrogom swoim. To są słowa naszej religii. I kiedyś musimy się tu przełamać, kiedyś to musi to nastąpić. Myślę, że to jest właśnie, to są te pierwsze kroki do tego, że musimy się z tym pogodzić. To już było, minęło, brać wnioski z historii, naukę, a żyć musimy dalej i według mnie, może ja zaraz jeszcze parę słów powiem. Według mnie te miejsca, że są odtworzone, to są dwa aspekty. To jest aspekt czysto ludzki i historyczny. Nikt tutaj morza nie wykopie, gór nie usypie i innych atrakcji żadnych nie będzie. Tworzy się coraz więcej po prostu jakichś organizacji, jakieś nordwalki, rowerowe rajdy po okolicy. To powinno być włączone wszystko w jeden jakiś po prostu szlak, tak, myślę, że to w tym kierunku pójdzie, tutaj na pewno pan Tymek to dopilnuje. I ta mała turystyka lokalna, właśnie weekendowa, powinna na tym bazować. Ktoś by powiedział, jaka to atrakcja zobaczyć tam niemiecki cmentarz. Jest atrakcja, jeżeli on będzie, przy nim będzie tablica, będzie historia opisana, będą informacje o rodzinach, tak jak żeśmy to zrobili na cmentarzu żydowskim, który jest, powiedzmy, poza Ryczywołem, jest bardzo wychwalany, bo jeździmy na sympozja związane z historią, związaną z dobrami kultury, mniejszości, jakie tutaj u nas żyły, więc jest to wysoko oceniane właśnie informacja
na tych miejscach. Nie, nie cmentarz bez żadnej wiedzy. To musi być opisane, to się społeczeństwo z tym oswaja, dzięki Bogu nie ma dewastacji i myślę, że to po prostu wrosło w nasz krajobraz i tak to powinno zostać. I do dbałości o te obiekty, bo to nie jest jeden, tylko to jest po prostu zbiór, który właśnie ma służyć naszej małej, lokalnej turystyce, powinien włączyć się samorząd nasz w utrzymanie tego. To powinno być wspólne jakieś spotkanie i wypracowany konsensus. Wiadomo, że urząd też będzie się bronił od pełnej jakiejś tam pełnego finansowania tego utrzymania, ale wspólnymi siłami z sołectwem, z lokalną społecznością, która ma to na oku, na co dzień i przy właśnie współudziale władz lokalnych powinny te obiekty być utrzymane i odwiedzane, bo po to robimy. Pan Jacek wspomniał o tym podziale zadań między Wami, czyli chodzi na to, że mrówcza robota w archiwum, w papierach to Pana specjalizacja. Proszę mi powiedzieć, upór, determinacja, jakie cechy charakteru są wskazane przy tego typu Na pracy? Pewno upór i determinacja, kropla drąży skałę. Oczywiście wyszukiwanie, sondowanie, gdzie możemy odnaleźć jakieś dokumenty, no i weryfikacja tego w stertach papierów. Ja oczywiście jadę razem z panem Jackiem, teraz jeździliśmy też z panem Tymkiem. Wiedzą, jak to wygląda, nie jest to praca łatwa. Nieraz trzeba przejść przez gąszcz dokumentów, to są dziesiątki, setki, a nieraz nawet tysiące stron. I nieraz się okazuje, że dana teczka z punktu widzenia naszych badań tutaj lokalnych, gdzie my wyszukujemy konkretne informacje, no jest nieprzydatna, więc jest to na zasadzie takiej, powiedzmy sobie, troszeczkę loterii, ale myślę, że doświadczenie, które gdzieś tam już mamy, bo wspominał pan Roman już no wiele jakichś inicjatyw, pozwala nam no, te dokumenty, te perełki, takie jak tutaj wyszukać. Tutaj zabrakło co prawda tego w filmie, ale też nie było o dziadku. Też mam nadzieję, że w tej wersji internetowej to będzie. Udało się też znaleźć dokument jeszcze wcześniejszy, gdzie był z 1919 bodajże roku spis tego, co uprawiali mieszkańcy Piotrowa tutaj w 1919 roku. I to się diametralnie różni od tego, co dzisiaj na przykład rolnicy, jaką mają produkcję. To też jest bardzo fajny dokument i nieraz trzeba przejrzeć kilkaset stron, żeby znaleźć taki właśnie dokument, który pasuje, powiedzmy sobie, do takiej okazji, jaką jest jubileusz 590-lecia. Także mrówcza praca, dużo szczęścia też, bo to też jest ważne w tym wszystkim. No i myślę, że cierpliwość, przede wszystkim cierpliwość, bo zaczynając tutaj, jak dostałem propozycję od kolegi Tymka, ja i pan Jacek, czy byśmy tutaj nie pomogli, oczywiście pozytywnie do tej propozycji się ustosunkowaliśmy, ale mieliśmy wrażenie, że jest to zadanie bardzo trudne. Ja powiem, te wichry wojny, o których wspominaliśmy, one jednak spowodowały, że tej dokumentacja jest rozproszona albo jej nie ma. Jest ciągłość osadnicza, jak ja mówię, jest ciągłość historyczna, bo od 300-400 lat mieszkali tutaj ludzie, zmieniały się te proporcje narodowości. Był moment, gdzie było więcej tej ludności niemieckiej, potem te proporcje się odwróciły, ale mamy tą ciągłość osadniczą. Układ ulic, układ domów, które mamy, rowów melioracyjnych, to wszystko powstało znacznie, znacznie wcześniej. My jesteśmy tutaj tylko użytkownikami tego wszystkiego. I teraz no, trzeba podejść do tego spokojnie i metodycznie i krok po kroczku tą historię odkrywać. Ja bardzo się cieszę z tego 590-lecia, bo to różne głosy były, a może robić 600-lecie. Ja uważam, że ten moment jest ważny, bo my oszacowaliśmy,
oceniliśmy zasób, który mamy, opracowaliśmy go w części, ja nie mówię, że wszystko, i go zebraliśmy. Tutaj nie było powiedziane, pani Alina na przykład, no, fantastyczny materiał ikonograficzny, czyli fotograficzny zebrała. I to wszystko plus dokumenty i wspomnienia mieszkańców oraz pewnie jakaś pogłębiona kwerenda archiwalna, pewnie w archiwach niemieckich, bo tu się spodziewam jeszcze jakichś nowych rzeczy, które się mogą pojawić, no dadzą nam jakiś, no myślę, jeszcze piękniejszy obraz na te 600-lecie, które mam nadzieję kolego Tymku będzie też przygotowywane. Także to jest taki myślę, moment bardzo istotny. Zostało zrobione bardzo dużo, czasu nie mieliśmy aż tak wiele. Nie wszystko się oczywiście udało nam w tym filmie umieścić. Mamy masę ciekawych dokumentów, które myślę też warto upublicznić w formie może jakiejś tradycyjnej, bardziej pisanej. No i to spokojnie rozwijać, etap, krok po kroku. Taka jest myślę wizja i tak działaliśmy w sprawie Gorzewa i się udało. I pan Jacek generalnie ma gotową monografię Gorzewa, i która pewnie będzie też kiedyś wydana. Dziękuję. Pan Tymoteusz Nowicki, ja patrząc na tę inicjatywę pana Tymoteusza Nowickiego i później kolejnych osób, które oczywiście się dołączyły do tego, trochę widzę też swoją sytuację sprzed kilkunastu lat, dokładnie 2009-2010 rok, kiedy zainicjowałem porządkowanie cmentarza w Jartunkach, później w Boruchowie i w Ludomach. Mówię o tych głosach nie tyle przeciwnych, co sceptycznych, czyli takie pytanie, a po co? Przecież te cmentarze ponad 70 lat, przez ponad 70 lat były zaniedbane, więc po co to ruszać? Po co tym się zajmować? Niech tak zostanie, jak jest. Z pewnością wiele, wiele innych, a po co to robią, a na pewno nie za darmo, a pewnie Niemcy finansują i inne tego typu rzeczy. Oczywiście w pewnym momencie trzeba po prostu stwierdzić, że dobrze, ja nie przywiązuję więcej uwagi do tych słów, bo to w moim przypadku, no i pewnie chciałbym zapytać o to pana Tymoteusza, czy w przypadku Piotrowa też tak było, to sceptyczne podejście części osób i co w tym momencie trzeba zrobić? No, my próbowaliśmy tłumaczyć, że robimy to przede wszystkim społecznie, że próbujemy pokazać, że takie miejscowości jak Jardunki, jak Piotrowo, Ludomy, Borchowo i tak dalej, mają swoją historię, bardzo ciekawą, bardzo piękną. Czy pan też w taki sposób spotkał się przede wszystkim z takimi opiniami sceptycznymi i też na spokojnie państwo próbowali tłumaczyć ludziom, że to jest potrzebne, że warto to robić, że to ma sens? Drodzy państwo, organizując ten jubileusz 590-lecia wsi Piotrowo, no taki pomysł był, żeby te cmentarze jednak uporządkować. Bo jeszcze doskonale pamiętamy, tam jeszcze kolega Maciej Galiński dostanie fragment filmu, jak te cmentarze wyglądały w październiku zeszłego roku. A my na te cmentarze wyszliśmy bodajże 7 grudnia pierwszy raz, nie? Także to był obraz nędzy i rozpaczy, jak to wyglądało. Muszę powiedzieć, że tutaj nie. Tutaj w Piotrowie jednak ludzie jakoś inaczej do tego podchodzą. I jak widzieli, że tam kilka osób zaczyna coś tam robić, wycinać te krzaki, porządkować te pomału zaczęli się dołączać. Nie było problemu, żeby kogoś poprosić, żeby tam przyjechał ciągnikiem, podniósł jakiś pomnik, czy cegły pozbierać małymi kroczkami. No, zajęło nam to pół roku. Naprawdę wszystkie weekendy, wszystkie soboty, momentami ciężkie harówy, panowie, nie? Dzięki wam udało się to po prostu posprzątać. Masa ziemi na tym rodowym cmentarzu rodziny Zenger. Ale nie było problemu, żeby to jakoś tą ziemię usunąć. Rolnicy tutaj wywieźli to, pan Stefan, bo tutaj dużo też wkładu. Pan Paweł Rabiega też bardzo dużo pomógł. No to, tak, tutaj lista tych osób, które się zaangażowały. Mariusz, nasz tutaj murarz, co muruje. No naprawdę, ja sam nie wiedziałem, że do takiego stanu dojdziemy na dzień dzisiejszy. No ja
jestem pod wrażeniem tego, co tutaj się w Piotrkowie wydarzyło. W ogóle organizując ten jubileusz tego lecia, tutaj nie było chyba domu, który by się nie włączył do działania. Każdy miał swój przydział, tutaj Tomek Przymusiński, nasz nowy sołtys, praktycznie każdego tutaj jakimiś obowiązkami obarczył i wszyscy pomału coś tam robili. Tak samo było z tymi cmentarzami. No dzisiaj te cmentarze już jakoś wyglądają, to nie jest koniec działań na tych cmentarzach, bo mamy plany bardzo bardziej zaawansowane i pomysły. O tym może za chwilę. Mamy nawet materiały budowlane już przygotowane w postaci kostki brukowej. No chcemy tam troszeczkę to miejsce tak zrobić. Moim marzeniem jest, żeby przebić ten cmentarz żydowski w Rzeszowie. Może to się uda. Plany bardzo ambitne. Panie Tymku. Tak, ambitne mamy, tak. Ja jeszcze jedno pytanie do Pana związane z Pana historią rodzinną ciekawą. Młyn jeden, drugi. Proszę mi powiedzieć, kiedy Pan zagłębił się w tą historię rodzinną? Jak bardzo ona też była takim motorem napędowym do organizacji tego jubileuszu? U mnie w domu ta historia zawsze jakoś tam była powtarzana przez mojego ojca, bo też się tam interesował tą historią. Natomiast no, teraz w tym jubileuszu to chyba tak więcej tych faktów chciałem uzyskać. W ogóle interesowała mnie historia tej wioski, kiedy dokładnie powstała. Tutaj jeszcze do niedawna nie wiedzieliśmy, kto był sołtysem po kolei od 1945 roku. A teraz już doszliśmy do 1916. Mamy wszystkich uszeregowanych. Brakuje jeszcze dwóch zdjęć, ale myślę, że w najbliższym czasie jeszcze te zdjęcia też odszukamy. Także małymi kroczkami, tak myślę, że ten jubileusz 600-lecia tych sołtysów, tutaj wszystkich pojedziemy jeszcze głębiej, panie Zimny. Bo tutaj ta rodzina Szendel nas interesuje, która ona tutaj od 1637 roku w tym Piotrkowie była. I przez 300 lat sołtysowała tutaj tą wioską Beiersdorf. Także tutaj w tym kierunku myślę, że pójdziemy. A historia mojej rodziny to w ogóle zaczyna się w 1922 roku, kiedy mój pradziadek Kazimierz Nowicki kupił ten wiatrak Patrek. 1922. Mój dziadek urodził się w 1875 roku, mój pradziadek, przepraszam. W 1875 roku w Szalejewie i jego ojciec i dziadek też mieli młyn. Do dzisiaj nie ustaliłem, który to był młyn, bo też tam prowadzę takie poszukiwania troszeczkę. Szukam tych korzeni tej rodziny. Jak się okazało, w Szalejewie były w tamtych czasach cztery wiatraki. Teraz jest problem, który gdzie był. I należał do Nowickich. Mój pradziadek, no on tak dużo zmieniał miejsce zamieszkania. Był młynarzem, był kierownikiem zawsze młyna. Był w Rawiczu, był w Mągrowcu, był w Drawsku, był w Czankowie. W Czankowie później miał olejarnię i z tego Czankowa wrócił tutaj do... Znaczy wrócił na kupie, tak jak Piotrowie, ten młyn Patrek. W 1932 roku go wyremontował. I ten młyn działał do 1941 roku, do Bożego Narodzenia, kiedy jego rodzina, on i jego rodzina zostali stąd wysiedleni. A po 1945 roku już ten młyn nigdy nie ruszył. A zmarł w 1956. Oczywiście bardzo, bardzo ciekawe informacje. Bardzo duży potencjał. Tak jak panowie wspominali, przez te kilka miesięcy udało rzeczywiście zebrać ogromną ilość materiału. Bardzo dużą. Trzeba to zagospodarować. Oczywiście na potrzeby dzisiejszego i jutrzejszego święta, czyli jubileuszu 590-lecia wsi Piotrowo, to jest jedna rzecz, ale z pewnością Państwo mają, i tu Pan Jacek za to już wspominać, zresztą jeden z Panów też, plany na przyszłość. Mamy ogromny potencjał, historyczny. No i teraz jak go wykorzystać? Niektórzy twierdzą, że będę tutaj mówił o tych cmentarzach, że samo uporządkowanie cmentarzy nie jest tak ogromnym wysiłkiem, jak utrzymanie tych miejsc, rozpropagowanie ich,
mówiąc brzydko, rozreklamowanie też wśród miejscowych, ale nie tylko. Czy Państwo, jak tutaj siedzą, mają już jakiś złoty środek, złoty pomysł, jak ten potencjał historyczny wykorzystać? Jakieś pomysły? Co zrobić, żeby ta Wasza praca, wielomiesięczna praca, ciężka praca, nie poszła na marne? Bardzo proszę. Na pewno oznaczenie w terenie, turystyczne oznaczenie w terenie, i nad tym będziemy pracować. Zarówno tutaj kolega Tymek już improwizowane oznaczenie zrobił cmentarza za salą. No to będzie poprawione, ale no w związku z jubileuszem no, poszliśmy takim trochę półśrodkiem. Docelowo ma być ta tablica osadzona na zupełnie innej konstrukcji. Natomiast w przypadku drugiego cmentarza myślimy tam rzeczywiście o tablicy z opisem, o drogowskazach z drogi powiatowej, że te wspomniane przez pana Jacka grupy turystyczne, które się ruszają gdzieś na wiosnę i kończą jesienią, bo szeroko rozumiana rekreacja jest dzisiaj no, bardzo popularna. I myślę, że trzeba to wszystko wpleść w jakiś taki ścieżkę historyczno-przyrodniczą, która będzie tutaj żyła. Moim marzeniem, no nie ma już chyba pana Leśniczego, był na początku, jest oczywiście stworzenie ścieżki rowerowej, która by zaczynała się w Piotrowie, kończyła przy źródliskach Flint. Jest to, myślę, że fantastyczny pomysł na ożywienie tutaj turystyczne tego terenu. Źródliska Flinty są państwu znane, no niezwykłe miejsce, jeśli chodzi o walory przyrodnicze, plus niewątpliwie te walory historyczne, które mamy tutaj od Piotrowa zaczynając, bo ja przypominam, i tu może Tymek powie, no mamy też pewne plany odnośnie tych młynów, które też chcemy w jakiś sposób wyeksponować. Kilka propozycji padło, myślimy o makiecie z Mosiądzu, takiego starego młyna gdzieś przy drodze, ewentualnie od tablicy szklanej, która będzie się wtapiać w tło i właściwie będzie się patrzeć na tę tablicę, się będzie ten stary młyn widziało. Te wszystkie punkty, łącznie z dzwonem, o którym tutaj też mówiłem w czasie filmu, to co pan powiedział, pan Jacek, my tutaj nie będziemy mieli katedry, my tutaj nie będziemy mieli jakieś, powiedzmy sobie, starówki, tak? Ale mamy takie punkty zaczepienia, które możemy fajnie wpleść w jakąś taką ścieżkę dynamiczną, ja to nazywam, że się przemieszczamy z miejsca na miejsce, poznajemy coś nowego, zwiedzamy, odpoczniemy sobie tutaj w niektórych punktach. I ja myślę, że tutaj jest sukces tej takiej turystyki naszej lokalnej. I to też jest argument do rozmowy z tymi, którzy no, z zasady, tak, z ustawy są zobowiązani do utrzymania takich miejsc. No, to zaczyna mieć sens, tak? To jest rozpoznawalne i użytkowane przez nie tylko lokalną społeczność, ale też grupy, które przyjeżdżają z zewnątrz. No i na tym właśnie polega chyba promocja regionu. Tak mi się wydaje i będziemy robić wszystko tutaj, tak jak siedzimy, żeby to mniejszej lub większej skali wdrożyć w życie i wtedy ta nasza misja, której się podjęliśmy, ona będzie miała sens. Ja myślę, że ta idea już ma sens, bo tutaj zaczynają już tak do Piotrowa pomału wycieczki przyjeżdżać i pytają się, gdzie jest ten cmentarz. Ostatnio nawet pan Jacek udzielał wywiadu w tygodniu, także jakieś tam zaciekawienie tym miejscem jest. I moim zdaniem ten cmentarz to będzie taką wizytówką Piotrowa, tej rodziny Zęgier. Może ja powiem, jakie emocje wzbudzała decyzja o odbudowie cmentarza żydowskiego. To jest chyba nieporównywalne w ogóle, ale społeczność Wolska się z tym oswoiła. Mieliśmy kilka spotkań właśnie w tym celu, żeby to przedstawić, ale miałem okazję już widzieć, jak zmierzała tam wycieczka z Hiszpanii. Byli niedawno ludzie z Florydy, także rodzina i urzędy nasze mają gdzie prowadzać turystów. Także myślę, że nic tu więcej nie dodam.
Na terenie powiatu mamy dwóch generałów, ja się tutaj też w filmie to mówiłem. W Rożnowie jest generał Krzyżanowski, gdzie są wielkie rekonstrukcje robione przez władze ogólnie. My mamy drugiego generała, co prawda pruskiego, ale jest to człowiek, który umiera w tam 1903 roku. Nie miał nic wspólnego z narodowym socjalizmem szeroko rozumianym. Jest to postać dosyć klarowna, jeśli chodzi o historię. Ja myślę, że ten szlakiem generała, tak, na przykład von Open, taki powiedzmy sobie prosty jakiś zabieg słowny, tak, umieszczony w tej ścieżce, on będzie przyciągał, tak, no, jedziemy wycieczką rowerową tam, powiedzmy sobie, chcemy to obejrzeć, chcemy to zobaczyć, chcemy się dowiedzieć. I ja myślę, że to jest ten magnes, który powinien mobilizować zarówno osoby tutaj mieszkające, ale też no, władze, które decydują o pewnych sprawach. Pani Janina Walewander, pani Grażyna Bąk, pani pomysł na to, żeby ta praca wykonana teraz procentowała i nie poszła na marne? Tak, myślę, że to jest dopiero początek i państwo, którzy tutaj obejrzeli swoich bliskich, rozpoznali na tych fotografiach, dołożą teraz też swoich starań, co by przypatrzyć jakieś tam swoje zasoby, albumy i przy okazji podzielić się tymi zdjęciami, bo my ich nie zatrzymamy dla siebie, a miłe będzie to dla społeczności, kiedy tak gremialnie jak dzisiaj państwo się tutaj spotkacie i z ciekawością obejrzycie tych swoich bliskich i gdzieś to tam w pamięci zawsze jakieś wzruszenie, jakaś refleksja przychodzi. I chcielibyśmy to pielęgnować, żeby te zdjęcia nie zginęły i żeby w przyszłości, jeśli doczekamy tego jubileuszu 600-lecia, te zbiory poszerzyły się o jeszcze następne zdjęcia, które wykorzystamy i będą one służyły nie tylko naszym mieszkańcom, ale wszystkim innym, którzy będą zainteresowani takim podobnym jubileuszem, jaki my tutaj obchodzimy. Chciałbym to powiedzieć może, że myślę, że wiele z osób tutaj odwiedzających nas tutaj świetlicę też się zainteresuje tym, co tam ma w tych archiwach domowych. Zacznie przeglądać, tak? Bo się okazuje, że to niesamowite rzeczy tam znajomych rozpoznawać. Ja myślę, że państwo, podobnie jak ja, mieli niesamowitą frajdę, przyglądając się tym zdjęciom, rozpoznając tam sąsiadów dawnych, tak, czy znajomych. No, no to są wspaniałe rzeczy, tak? A bliskich swoich, jacy byliśmy, mając, nie wiem, gdzieś tam, nie wiem, 10, 20, 40 czy 50, albo swoich dziadków na przykład, tak? Kiedy byli młodymi ludźmi, albo kiedy brali ślub, kto tam stoi, że tam jacyś wujkowie, no to jest niesamowite. Wydaje mi się, że żeśmy tam troszeczkę pobudzili w tej chwili taką chęć do zaglądania w swoją historię, rozpoznawania swoich przodków, bo kiedy, jeśli nie teraz, bo wiecie państwo, jesteśmy coraz starsi, młodzi teraz nie robią zdjęcia, ale zresztą wszyscy robimy zdjęcia bardzo często aparatem telefonicznym i nie wywołujemy ich. Tych zdjęć są tysiące i rzadko do nich wracamy. A tu kiedyś ludzie nie mieli aparatów, to była specjalna wyprawa albo okazja, kiedy można było sobie to zdjęcie zrobić i na tym zdjęciu często była cała rodzina. Także powiem tak, zachęcam do tego, żeby przy jakichś okolicznościach takich, nie wiem, uroczystych, robić sobie wspólne zdjęcie. Bo to jest niesamowita rzecz potem rozpoznawać się, tak? Nie wiem, nawet też więzy pokrewieństwa, jakie sobie przypominać, członków rodziny. No, uważam, że to jest naprawdę super sprawa. W poszukiwaniach, takie tutaj w przygotowaniach do tego, no trochę to trwało i musieliśmy często bardzo długo namawiać, tu pani Alina wielokrotnie przypominała, że czekamy na te zdjęcia.
chcę powiedzieć, że jakby taki początek to pewnie ze 3 lata temu zrobiliśmy, taki tu koło gospodyń organizowało projekt Wspomnień Czar i wtedy już zaczęliśmy, zrobiliśmy taki pierwszy krok w tym kierunku, prawda? Wtedy... Tak, ale mieszkańcy poprzynosili zdjęcia, część z nich zostało zeskanowanych, no i gdzieś tam myśmy wykorzystali w tym projekcie, no ale część po prostu została, tak? I one teraz się doskonale przydały, zostały uzupełnione przez nowe, tak? Od osób, które wcześniej nie brały udziału. No stąd ta galeria mogła być tak pokaźna, jak Państwo tu obserwujecie i było z czego wybierać, prawda, Pani Alino? Dzięki temu można było, jak Państwo zauważyli, z tej strony są takie tablice, te numery, to są numery domów w Piotrowie. Tyle jest domostw w Piotrowie i to są rodziny, przy tych numerach są rodziny, które mieszkały. Powiem tak, są tu tacy mieszkańcy, którzy, znaczy nie wszyscy się tu znaleźli, bo może byśmy jeszcze nie dotarli, ale ja myślę, że to jest przyszłość na uzupełnienie o te osoby, które jakby nie dostarczyły, czy nie przyjeżdżały tych swoich archiwów domowych, tych starych albumów. Ja sama wiem, że tutaj w rodzinie jest taki album po mojej babci, gdzie no jest wiele zdjęć, których nie możemy zidentyfikować, tak? Ale ile razy przeglądam karty tego albumu, zaczynam dostrzegać, tak, pewne podobieństwa i już jakieś tam osoby zidentyfikowałam. Na przykład bardzo długo nie wiedzieliśmy, jak wyglądał nasz dziadek, bo Stanisław, bo dziadek w 1942 roku zmarł. Babcia została wdową z 5 dzieci i jak mówię, tych zdjęć było niewiele. Babcia zmarła i my już teraz nie wiedzieliśmy. Mój ojciec już nie widzi, więc ciocia, która ma 91 lat, ojciec 93, 91, oni nie widzą, więc nie rozpoznają, a my młodsi, z tego młodszego pokolenia, no, często się domyślamy, kto to może być, tak? No, ale w końcu udało się, no i tak małymi kruczkami coraz więcej osób już tam identyfikujemy, także no, polecam zajrzeć do albumów, zacząć je przeglądać i jak tutaj... I opisać. To właśnie chcę. Tutaj pan Tomasz, teraz mi gdzieś zginął, ale tam jest z tyłu, mówił właśnie, że bardzo ważne jest to, żeby robić notatki, zapisywać, kto jest na tych zdjęciach, bo wiecie państwo, pamięć jest ulotna, no i po prostu mniej więcej, jak coś się napisze, zostanie, no i można przekazać młodszym pokoleniom, bo kto, jeśli, no nie my, prawda? To wszystko na to wskazuje, że sam jubileusz nie będzie uwieńczeniem tylko Państwa dotychczasowej działalności, ale w ogóle impulsem do dalszego działania, bo Państwo mają tyle pomysłów, ja się zastanawiam, czy Państwo zdążą przed okrągłą rocznicą 600-lecia? W zasadzie tak. Bardzo proszę. Widać zmęczenie. Ale to ten poziom napięcia myślę, że będzie do jutra jeszcze wysoki, bo to opadnie. Rzeczywiście, te zdjęcia są niesamowite. Ja dopiero teraz połączyłem numerację z... Tak. Dla mnie takim wielkim marzeniem jest odnalezienie kartki pocztowej z Piotrowa, BSDOW. No, uruchomiłem wszelkie swoje kontakty, na razie bez skutku. Każda miejscowość w państwie pruskim na przełomie XIX i XX wieku no, miała jedną lub dwie więcej kartek pocztowych. Nawet takie małe miejscowości jak Piotrowo. Ja od dłuższego czasu właśnie szukam tej kartki i nie mogę znaleźć. Mam nadzieję, że na 600-lecie się uda i tutaj koledze Tymkowi mówiłem, że no, bo to najczęściej na aukcjach się kupuje, że zrobimy wszystko, żeby ta kartka się na 600-lecie pojawiła. Ja chciałbym... Jeśli mogę oczywiście. Bardzo proszę. W kwestii cmentarzy, bo pan Jacek no już mnie chyba na tyle dobrze zna, że wyczuł. Ja najbardziej byłem taki poruszony właśnie w tym momencie odnalezienia tych grobów 5 dzieci, tak? Bo często jak pracujemy, i pewnie Roman się też z tym spotkał, remontując, naprawiając, rewitalizując te cmentarze, a co wy tam hitlerowcom cmentarze naprawiacie i tak dalej. Ja powiem tak, jako historyk
znacznym doświadczeniem, powiem, że nawet medykalnie moi państwo tam na takich cmentarzach chronologicznie, tam jakbyśmy się naprawdę bardzo mocno postarali, to może byśmy znaleźli jakiegoś taką osobę, którą wcześniej wypowiadałem. Ten wąski okres czasu 39-45 w 300 czy 400 latach historii danej miejscowości, gdzie ci ludzie koło siebie żyli, mieszkali, był smutny, tak? I był tragiczny, ale zazwyczaj na tych cmentarzach pochowane są osoby z XIX wieku, z początku XX. My akurat tutaj najmłodszy nagrobek znaleźliśmy dokładnie 2 dni temu, to jest z roku 41 i pewnie był nagrobek pana Walmana. Srebrny i Walman, to jest 41-43 rok. Tu 2-letnie dziecko akurat z rodziny Srebrnych, no Walman był sołtysem. Nie chowano na takich cmentarzach, chyba że symbolicznie ani żołnierzy I wojny światowej. Tutaj udało nam się na cmentarzu, jutro będziemy o tym mówić na spacerze z panem Jackiem o 15.30, o 17.00, do czego zapraszam. Nawet mogiła żołnierzy z I wojny światowej jest tylko symboliczna tutaj na cmentarzu. Także taką mogiłę znaleźliśmy. Tym bardziej z II wojny światowej. Oni byli chowani na froncie wschodnim, zachodnim i tutaj nikt nie wracał i go nie chowano. Także tutaj no, nieraz się z czymś takim spotykamy. Nie spotkaliśmy się z tym w Piotrowie akurat, ale no, chciałem tutaj włączyć się do tej wypowiedzi kolegi Tymka. Właśnie wracając do tej tragedii rodzinnej, tej rodziny Chemnitz, bo tak ona się nazywała. Każdy z nas czeka za dzieckiem, tak, za swoim potomkiem i to jest bardzo ważne dla każdych rodziców. I tutaj to, co pan Jacek powiedział, no, w ciągu 6 lat umiera 5 dzieci. Także i w takich momentach się coś zmienia, kopiąc tam, remontując i tak dalej, że to byli ludzie, oni mieli swoje tragedie, oni mieli swoją pracę, swoje życie i to patrzenie na to wszystko się zmienia. Przynajmniej moje i myślę, że wielu osób, które ze mną współpracuje. Morze, ile wieś pomoże. Więc to taki apel do państwa wszystkich, co byśmy wszyscy się w miarę naszych możliwości włączyli w tą pomoc i tą organizację, bo to potrzeba czasu, żeby to wszystko jakoś tak ładnie zgrać i żeby się chociaż tak udało jak dzisiejsza ta uroczystość, a może jeszcze lepiej, bo zawsze to jest takie pierwsze doświadczenie i możemy to zrobić jeszcze lepiej. Drodzy państwo, no, kończąc już powoli tą dzisiejszą rozmowę, no, nie pozostaje nic innego, tylko życzyć państwu przede wszystkim dużo wytrwałości, pewnie uporu, no i osiągnięcia wszystkich celów, o których państwo dzisiaj mówili. 10 lat wydaje się, że długo, ale to czas tak bardzo szybko biegnie, że ani pani państwo obejrzą i już będzie kolejny jubileusz. Tego państwu oczywiście życzę z całego serca. Pani Alina Walewander, bardzo dziękuję. Pani Grażyna Bąk. Pan Jacek Tereżyński. Pan doktor Robert Zimny. Pan Tymoteusz Nowicki. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Oczywiście, proszę państwa, koordynatorem był pan Roman Trzęsimiech.